Cześć, nazywam się Daniel i dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać lalkę jawajkę. Jawajka jest to jedna z lalek parawanowych, czyli technik klasycznych. I warto wspomnieć, że jest to najbardziej skomplikowana konstrukcyjnie lalka parawanowa. Poznaliście już pacynkę, którą zakładamy na rękę, kukłę, która jest lalką na kiju, a teraz czas na jawajkę. Jawajka to lalka, której tajemnica polega na konstrukcji. Lalka ta w środku ma mały kołeczek, który pozwala nam kierować niezależnie głową i ramionami. Czyli lalka może się rozglądać, nie przekręcając swojego tułowia. Sprawia to wrażenie, że jest bardziej ludzka i daje nam więcej możliwości. Mamy patyczki. Żeby zrobić rączki, musimy je połączyć tą właśnie skórką i zrobić z nich staw, żeby pracowało właśnie w ten sposób. Wcinamy kawałek skórki dla jednej rączki, dla drugiej rączki. Teraz tutaj lejemy nasz klej na gorąco. I doklejamy, o, tutaj jest jakiś badylek. Doklejamy tutaj. Doklejamy tutaj. Sprawdzając, czy jest miejsce na to zgięcie, zgina nam się super. To samo robimy z drugim zestawem. Pik, 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 klej. Pik, 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 klej. Musicie pamiętać, żeby poprosić rodziców o pomoc przy klejeniu gorącym klejem, gdyż łatwo się nim oparzyć. Ale niestety jest bardzo wygodny w takich rzeczach. Sprawdzamy, czy nam tak wszystko działa. Wszystko fajnie. I teraz dla pewności, gdyż jest to dosyć ruchoma część, obkleimy ją taśmą, żeby mieć pewność, że nic nam się podczas zabawy z lalką nie wywinie. I to samo robimy na drugiej rączce, żeby mieć tą pewność, że nic nam tutaj nie odleci. Klejamy w ten sposób. O. Ja akurat mam taką taśmę izolacyjną, ale może być każde inne. Ważne, żeby trochę to płatnąć. To wygląda mniej więcej. Ok, nasze rączki są już prawie gotowe, ale na razie je odkładamy. Ekoskórka już nie jest nam potrzebna. Bierzemy się za skarpetę. Od skarpety odcinamy ściągacz, czyli tą gumeczkę, która trzyma skarpetę na nodze. Całą odcinamy. Dlatego warto pamiętać, żeby to była skarpeta nie do pary, bo już raczej jej nie użyjemy, chyba że możemy z niej zrobić pacynkę. Taką skarpecianą pacynkę. Doklejamy tu oczy i mamy takiego... No. I tyle. Mamy tutaj tą gumkę. Teraz wracamy do naszych rączek. Teraz montujemy nasze rączki do tego ściągacza za pomocą bawełnianego sznurka.
Oczywiście może być każdy inny, ale ja lubię bawełniany, dlatego go używam. Odcinamy. Powiązujemy na supełek nasz sznurek. Przewlekamy sznurek przez naszą skarpetę. Jeden raz, drugi raz. Zaciskamy i dowiązaliśmy obie rączki. To powinno wyglądać tak. Tutaj mamy ramię, które będzie się poruszało. Tutaj staw łokciowy, który ma pracować właśnie do przodu. I po drugiej stronie to samo. Musimy tego pilnować. Jeżeli na przykład w trakcie wiązania przekrzywi nam się rączkę, no to wystarczy, prawda, jeżeli tak nam się zrobi, to wystarczy sobie tutaj dokręcić i mamy gotowe. Teraz zajmiemy się bardzo ważnym elementem jawajki, czyli rączkami na tak zwanych czempurytach. Czempuryty to są właśnie te druciki przy rączkach. Takie same zrobimy tutaj. Aby je zrobić, będziemy potrzebowali tych dwóch kawałków tektury i tego małego kawałka tektury. I wykałaczek do szaszłyków. Chyba nie powiedziałem o nich wcześniej, ale teraz wam mówię. Zabieramy się do roboty. Najpierw musimy przymocować do rączki naszą tekturę. Robimy to oczywiście za pomocą naszego kleju na gorąco. Kop, 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 kop. Kop, 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 kop. I przypierdzamy. Trzeba sprawdzić właśnie. Nasze rączki muszą być właśnie w ten sposób ułożone. Za grubo nam się ucięło, więc troszkę zmniejszymy, bo nie potrzebujemy to tak dużo. To samo robimy z drugą ręką. I pamiętajmy, żeby tekturka była ułożona właśnie w ten sposób, czyli dokładnie tak do pozycji łokcia. Bierzemy klej na gorąco. Oczywiście najlepiej poprosić rodziców o pomoc, bo klejem łatwo się poparzyć. Jak jego nazwa wskazuje. Nadwyżki tektury obcinamy. To jest już prawie że gotowa nasza lalka. Teraz musimy dodać do naszej lalki czempuryty. Czempuryty musimy zamontować w ten sposób, aby pracowały w tej płaszczyźnie. Aby to zrobić, musimy wykonać podobną czynność jak przed chwilą z rączkami, tylko że w mniejszej skali. Sobie przesunę lalkę i zabieram się do roboty. Bierzemy nasz czempuryt, kawałek tekturki, przykładamy. Musimy pamiętać, aby zostawić tu miejsce na to, żeby później wbić tu wykałaczkę. A teraz używamy naszego super gorącego kleju. I montujemy. Kap. Kap.
I teraz bierzemy naszą taśmę i oczywiście zabezpieczamy. Tak to wygląda. Są też szczelinki, o których prosiłem. Dobra. Teraz zobaczmy, jak się wpasują dłoni naszej jawali. Mieszczą. Ok, przymieszczą. Dobra. Teraz najlepiej też poproście rodziców. Musimy przekłuć wykałaczką teksturę. Z dwóch stron, żeby dobrze przeszła później. O! O! Mniej więcej w ten sposób ma przechodzić nasza wykałaczka na środku. I dokładnie to samo robimy z naszymi czempurykami. To samo z drugim. Okay. Teraz łączymy nasze czempuryty z rękami. Sztuką. Przez te wszystkie dziurki, które robiliśmy, przebić. O, dobra. I jak widzicie, został nam spory kawałek wykałaczki. Po prostu ją łamiemy przy samym. Próbujemy znaleźć ten otwór. O, i tu tak samo łamiemy. Ok. Mamy nasze czempuryty. One pracują tak, jak chcieliśmy. Wszystko działa. Możemy jeszcze zabezpieczyć nasze wykałaczki tutaj gluganem, żeby nam przypadkiem jakoś nie wypadły. Po kropelce, to samo przy drugiej rączce. Ok. I tak naprawdę tak wygląda nasza gotowa jawajka. Wiecie niby jak? A ja wam pokażę jak. Zakładamy nasz ściągacz od skarpety. To też może być jakaś frotka lub coś podobnego. I nasza dłoń to głowa, a tu mamy rączki. Wszystko się zgadza. Ale przygotowałem też wariant dla bardziej wytrwałych, który też bardziej swoją konstrukcją przypomina jawajkę, gdyż będziemy mieli tak zwany gabit, czyli kręgosłup lalki. Teraz sięgam daleko do lasu i biorę drugi patyk, który wcześniej pokazywałem. Ja już sobie pozwoliłem przymocować tutaj mały kawałek tektury. Za chwilę pokażę, po co mi kawałek. I bierzemy dwa kolejne kawałeczki tektury. One, zobaczcie, są w pewien sposób wyprofilowane. Chodzi mi
oto wgłębienie. To wgłębienie będzie nam potrzebne na palec. Ono nam się później przyda, gdyż będzie nam pomagało kontrolować nasze ramiona jawajki. A teraz musimy te dwa elementy skleić. Bierzemy glugana, ciap, ciap, ciap klejem. Przyklejamy jeden na drugi. Sklejam te dwa elementy po to, żeby były sztywniejsze. OK. Mamy sklejone ramiona naszej lalki. Teraz prosicie dorosłych, aby zrobili wam w tej tekturze dziurę. Dziura musi być odpowiednio duża, żeby nasz tutaj gabit przez niego przeszedł. Musimy pamiętać o tym, że nasz gabit musi bardzo luźno chodzić, więc trzeba go tam wyrobić. O, teraz jest tutaj. A ten krążek był nam potrzebny po to, żeby ramiona naszej lalki nie opadały w dół. Teraz bierzemy kawałek na przykład takiego materiału. Może być też każdy inny, ale już on tu na nas czeka. I teraz ważna rzecz. Zakładamy naszą skarpetę, która wcześniej była na naszym nadgarstku, na tą tekturę. O. Oczywiście podklejamy klejem na gorąco, żeby nam się trzymało. Nie uciekało nigdzie za mocno. I teraz bierzemy nasz materiał, narzucamy go, wcześniej sobie wyciąłem tu dziurkę w nim. O, narzucamy na korpus naszej lalki. OK. I to już praktycznie wszystko, bo został nam ostatni element, a mianowicie głowa. Sięgnijmy po naszą rolkę. Mamy ją tu. Używamy naszego wspaniałego kleju na gorąco. Zalewamy. I przyklejamy. Musimy odczekać chwilę, wyciskamy. Oczekujemy chwilę. O, to tak mniej więcej wygląda. Tam jest tu umiejscowiona ten patyk. I tu mamy jakiś taki kawałek, który gdzieś tam leżał. I zrobimy sobie z niego nohala naszej lalki. Oczywiście może być to cokolwiek innego. Ja wybrałem akurat to, bo miałem pod ręką. OK. Mamy tu naszego nohala. Jawajka już macha głową. I wisienką na torcie będą oczy. I mamy naszą jawajkę w pełnej krasie. Halo? Halo?
Idziemy? No dobra. Tam.